Jersey to spokojna brytyjska wyspa znajdująca się na kanale La Manche. To właśnie tutaj wydarzyła się tragiczna historia, wydawać by się mogło idealnej rodzinie. Lata urazów żywionych przez dwóch synów zamożnych rodziców doprowadziły do tragedii w 1987 roku. Okazało się, że więzy krwi nie chronią przed jej brutalnym przelaniem. Siedmioletnia intryga pełna niechęci, tajnych nagrań i poszukiwań na całym świecie powoduje, że sprawa braci Newell jest wyjątkowa w historii brytyjskiej kryminalistyki. Nicholas i Elizabeth to zamożne małżeństwo z Glasgow. Obydwoje byli nauczycielami, a odziedziczone po rodzicach spadki i mądrze zainwestowane pieniądze pozwoliły im na prowadzenie wystawnego życia. Byli zgodnym małżeństwem i dzielili wspólne pasje. Wprawdzie Nicholas nie chciał mieć dzieci, jednak po wielu namowach żony zgodził się na powiększenie rodziny. Doczekali się dwóch synów, Rodricka i Marka. Mimo to para nie była gotowa na porzucenie rozrywkowego trybu życia. Byli towarzyscy, dobrze znani i lubiani. Często podróżowali i wiedli życie pełne przygód, a ich synowie zostali odstawieni na boczny tor. W dzieciństwie opiekowała się nimi niania, a później wysłano ich do szkoły z internatem. Chłopcy nie spędzali świąt Bożego Narodzenia z rodzicami. Nicholas i Elizabeth zostawiali im prezenty na gwiazdkę, a sami wyjeżdżali za granicę. Rodzice pozbawili synów uwagi i bezwarunkowej miłości, na którą zasługiwali. Nie wychowywali się oni w atmosferze miłości i wsparcia. Potęgowało to w chłopcach złość i frustrację. Czuli żal do rodziców, którzy ich zaniedbywali. Po skończeniu szkoły Rodrick wstąpił do wojska. Wyjechał do St. Helier i został oficerem w Royal Green Jackets, Pułku Piechoty Armii Brytyjskiej. Podczas jednej z wizyt w domu 20-letni wówczas Rodrick poprosił matkę o wsparcie finansowe. Spytał, czy zapłaci za niego rachunek w barze. Była to spora kwota. Chłopak dobrze się zabawił w czasie pobytu w wojsku i musiał uregulować rachunek. Matka nie zgodziła się, za co syn uderzył ją w twarz. Był wściekły, że odmówiła mu pomocy, gdyż wiedział, że ma masę pieniędzy i nie byłby to dla niej problem. Nie zaakceptował odmowy. Chciał natychmiast dostać to, o co prosił. Młody żołnierz nie potrafił nad sobą zapanować, co pokazało, ile nosił w sobie złości. Po przejściu na emeryturę Elizabeth i Nicholas przeprowadzili się na Jersey, zwaną wyspą dla bogaczy. Małżeństwo przepuszczało pieniądze jak wodę. Wydawali fortunę na dobre jedzenie, ubrania, wakacje. Kupili nawet luksusową willę w Hiszpanii, do której często przyjeżdżali. Tam również stali się popularni wśród sąsiadów i organizowali wystawne przyjęcia na kilkadziesiąt osób. Niczego sobie nie odmawiali. Zainwestowali swoje pieniądze w ubezpieczenia Lloyd's of London. Gospodarka miała się dobrze i Newellowie nieźle na tym zarobili. Ich syn Mark początkowo pracował w banku na Jersey. Później został przeniesiony do filii w Londynie. Przez pewien czas pracował nawet w Paryżu. Świetnie sobie radził i odnosił sukcesy na międzynarodowym rynku walutowym. Był bystrym młodym człowiekiem. W 1986 roku ostrzegł rodziców przed zmianą koniunktury. Radził im ograniczenie wydatków i wycofanie się z inwestycji w Lloyd's. Był przekonany, że jeśli sprawy przybiorą zły obrót, będą musieli sporo zapłacić. Rok później doszło do krachu finansowego. Lloyd's of London poniósł olbrzymie straty. Rodzina Newell dostała rachunek na 1 000 000 funtów. To była cała rodzinna fortuna. Para nie była w stanie spłacić tego długu. Mógł on zostać anulowany dopiero po ich śmierci. Synowie Rodrick i Mark byli wściekli na rodziców za to, że przez lata trwonili pieniądze ze spadku. 10 października 1987 roku bracia przylecieli z Londynu, aby świętować 48. urodziny matki. Wybierali się całą rodziną na uroczystą kolację do restauracji. Znów stwarzali pozory szczęśliwej rodziny. Po przyjeździe na Jersey 22-letni Rodrick wynajął vana, aby pomóc o rok młodszemu bratu w przewiezieniu kilku rzeczy do nowego domu.
Po drodze do domu pojechał do sklepu z narzędziami. Kupił łopatę, kilof i brezent. Zakupione przedmioty zostawił w wanie, który zaparkował pod domem. Następnie cała rodzina udała się na imprezę urodzinową matki do ekskluzywnej restauracji. To była wyjątkowo wystawna kolacja. Mark był kierowcą i nie pił. Pozostała trójka wypiła natomiast kilka butelek wina i szampana. Zamówili luksusowe potrawy. Za wszystko zapłacił Mark. Po skończonej kolacji zawiózł swojego brata wraz z rodzicami do ich domu w malowniczej nadmorskiej wiosce Saint-Brélade. Sam zaś przesiadł się do vana i wrócił do siebie. Po północy Elizabeth poczuła zmęczenie i postanowiła się położyć. Mąż z synem Rodrickiem zostali i pili drogą szkocką whisky. Obydwaj wypili za dużo i wkrótce zaczęli kłócić się o pieniądze. Kłótnia przerodziła się w poważną awanturę. Nicolas pchnął Rodricka, który postanowił mu oddać. Chwycił więc pierwszy lepszy przedmiot. Było nim nunchako, japoński przyrząd do sztuk walki. Pod wpływem impulsu śmiertelnie pobił ojca. Wpadł w szał, wielokrotnie uderzając go w głowę. Wokół było mnóstwo krwi. Wszystkie emocje, które tłumił w sobie przez lata, w końcu znalazły ujście. Wypita z ojcem znaczna ilość alkoholu pozbawiła go wszelkich hamulców. Następnie zaatakował również matkę, która początkowo próbowała załagodzić awanturę pomiędzy mężem a synem, a następnie przerażona uciekła do sypialni. Użył do tego celu tego samego narzędzia, na którym znajdowała się jeszcze krew Nicolasa. Kilka godzin później Rodrick zadzwonił do jedynej osoby, która mogła mu wtedy pomóc, brata Marka. Powiedział mu, że zabił rodziców i poprosił, aby przyjechał i pomógł mu w pozbyciu się zwłok. Groził, że się zabije, jeśli brat odmówi mu pomocy. Rodrick miał nadzieję, że młodszy brat nie wezwie policji i pośpieszy mu z pomocą. Było to bardzo ryzykowne zagranie. Ich charaktery bowiem zupełnie się różniły. Rodrick był urodzonym przywódcą, a Mark pozostawał w cieniu starszego brata. Mark nie zawiadomił policji. Wsiadł do vana załadowanego sprzętem, który wcześniej kupił jego brat. Przyjechał do domu rodziców, gdzie Rodrick sprzątał miejsce zbrodni. Bracia musieli ustalić, jak pozbyć się zwłok i nie pozostawić żadnych śladów. Rodrick, który prawdopodobnie zaplanował morderstwo, kupił wcześniej brezent w sklepie z narzędziami. Razem z Markiem owinęli tym zwłoki, a następnie przewieźli je w wybrane miejsce. Rodrick miał doświadczenie w planowaniu z wojska. Kupił potrzebne narzędzia i doskonale poradził sobie z pogrzebaniem zwłok. Wiedział, że musi wykopać głęboki grób na około 1,5 metra w trudno dostępnym miejscu, aby nikt nie znalazł ciał rodziców. Wrzucili ich więc do dołu i zasypali ziemią. Były niewielkie szanse, że ktoś odnajdzie zwłoki. Bracia nie pogrzebali rodziców na przypadkowej działce, ale w miejscu, które miało znaczenie dla rodziny. Wybrali miejsce nieopodal domu, w którym spędzili dzieciństwo. Później rodzice go sprzedali i przeprowadzili się do tego, w którym zostali zabici. Wybór miejsca mógł sugerować, że zabijając rodziców, bracia chcieli ukarać ich za niedopatrzenia z przeszłości i niepoświęcanie im należytej uwagi. Rzeczy osobiste rodziców spalili w innym miejscu. Następnie wrócili do ich domu, aby kontynuować sprzątanie. Krew znajdowała się wszędzie, na ścianach, podłodze, dywanie i meblach. Musieli więc wszystko dokładnie wyczyścić. Po sprzątaniu wszystko było mokre. Podkręcili więc ogrzewanie, aby wszystko wysuszyć i pozbyć się wilgoci. Następnie wycieńczeni pojechali do domu Marka, aby przespać się kilka godzin. W niedzielę po południu bracia wrócili osobnymi lotami do Londynu. Liczyli na to, że nikt nie dowie się, co spotkało ich rodziców. Newallowie mieli jednak wielu przyjaciół, którzy zaczęli niepokoić się brakiem kontaktu oraz tym, że nie pojawiali się na umówionych wcześniej spotkaniach towarzyskich. Bracia zaczęli więc otrzymywać telefony z zapytaniem, czy u ich rodziców wszystko w porządku. Zmartwieni sąsiedzi i przyjaciele zauważyli, że samochód Nicolasa i Elizabeth stoi na podjeździe, a w ich skrzynce na listy znajduje się mnóstwo nieodebranej korespondencji. Zaglądali również przez okna ich domu. Zauważyli, że w środku suszyło się pranie, w sypialni był bałagan, a w łazience były ich szczoteczki do zębów i zestaw do golenia Nicolasa. Małżeństwa nie było jednak w domu, nie odbierali również telefonów.
Tydzień później bracia wrócili na Jersey i zgłosili zaginięcie rodziców. Policjanci przyjechali więc do domu Newallów, gdzie nikt nie otworzył im drzwi. Śledczy zauważyli jednak, że w domu jest włączone ogrzewanie. Postanowili więc porozmawiać z braćmi. Poprosili ich, aby otworzyli dom rodziców. W trakcie przesłuchania ich policja wyczuła, że coś jest nie tak. Kiedy detektyw rozmawiał z Markiem, Rodrick nieustannie przeszkadzał i wchodził do pokoju, aby usłyszeć, co mówi jego brat. Domagał się nawet uczestnictwa w tej rozmowie. Policji wydało się to dziwne. Mark z kolei był bardzo spięty i nerwowy. W jego oczach widać było poczucie winy. Pomimo, że wersje wydarzeń przedstawione przez braci pokrywały się, policja nie wierzyła w ich słowa. Postanowili więc dokładnie przeszukać dom Newallów. Na dywanie w salonie znaleziono ślady krwi obojga rodziców. Były one ledwo widoczne, gdyż morderca ewidentnie próbował je usunąć. Inne ślady znaleziono również pod prysznicem, na szczotce do sprzątania, na ręczniku i na butelce po szamponie. Policja poinformowała więc braci, że ich rodzice prawdopodobnie padli ofiarą morderstwa. Ci nie wyglądali jednak na zbytnio przejętych lub zaskoczonych. Śledczy postanowili więc przyglądnąć się bliżej ich zeznaniom. Im dłużej je analizowali, tym więcej dostrzegali nieścisłości. Ogólnie ich wersje wydarzeń się zgadzały. Różniło je jednak wiele drobnych szczegółów. Rodrick zeznał na przykład, że Mark spał w łóżku, a on na poduszkach. Jego brat podał odwrotną wersję. To on miał spać na poduszkach, a Rodrick w łóżku. Policja utwierdzała się w przekonaniu, że bracia mieli związek ze śmiercią swoich rodziców. Nie mieli jednak wystarczających dowodów potwierdzających tę hipotezę. Nie odnaleziono również zwłok Elizabeth i Nicholasa. Newallowie zostali uznani za zaginionych. Po pewnym czasie śledztwo zostało zawieszone. 2 lata po zaginięciu rodziców, Rodrick i Mark wrócili na Jersey, aby zgłosić ich śmierć. To oznaczało anulowanie zaciągniętych przez małżeństwo długów. Bracia mogli przejąć 1 000 000 funtów spadku. Po uznaniu rodziców za zmarłych, mężczyźni przejęli nieruchomość. Mark zainwestował swoją część spadku i dużo na tym zarobił. W rezultacie potroił majątek rodziców i miał 3 miliony funtów. Rodrick wiódł dostatnie życie i nie musiał podejmować żadnej pracy zarobkowej. Używał domu jako bazy wypadowej. Kupił łódź i żeglował daleko od domu. Być może była to dla niego swoista ucieczka od tego, co się stało. Jedna z jego żeglug doprowadziła go aż do Brazylii. Poznał tam dziewczynę o imieniu Helena i zostali parą. Mężczyzna poczuł, że nie chce ukrywać swojej przeszłości przed nową partnerką. Czuł potrzebę wyznania prawdy. Sugerował dziewczynie, że wie, co spotkało jego rodziców. Mówił, że policja nie ma o niczym pojęcia, ale on wie, co się wydarzyło, gdyż jest sprytniejszy od nich. Zaskoczona kobieta zasugerowała Rodrickowi, aby udał się do psychiatry. Mężczyzna nie przemyślał swojego wyznania, a jego konsekwencje będą dla niego poważne. Po powrocie do Anglii Rodrick odwiedził ciotkę, która odgrywała ważną rolę w jego życiu i wychowaniu. Szczególnie kiedy Nicholas i Elizabeth balowali po całym świecie i nie poświęcali czasu swoim synom. W czasie kolacji Rodrick z jakiegoś powodu wspomniał, że wie coś na temat zaginięcia rodziców. Nie wiadomo, czy zrobił to celowo, czy przez przypadek. Od tej pory za każdym razem, kiedy się widywali, ciotka próbowała wyciągnąć od niego nieco więcej informacji. Ciągle powtarzała, że chciałaby wiedzieć, co stało się z Elizabeth i Nicholasem, na co jej siostrzeniec odpowiedział. Nawet jeśli wiedziałabyś, co się stało, nie byłabyś w stanie tego pojąć. Ja sam nie potrafię siebie zrozumieć. Pewnego razu prowokacyjnie zasugerowała, że w zamordowaniu ich rodziców musiały brać udział przynajmniej 2 osoby, gdyż jedna nie byłaby w stanie pozbyć się 2 ciał. Rodrick odpowiedział na to, że to łatwe. Po prostu trzeba zastosować tak zwany chwyt strażacki i w ten sposób przenieść zwłoki. Innym zaś razem, w rozmowie z ciotką, mężczyzna był wyjątkowo poruszony i powtarzał, że szkoda mu Marka. Ciotka zaniepokojona tym, co usłyszała, postanowiła zadzwonić na policję. Policjanci, zaintrygowani doniesieniami kobiety, postanowili wznowić śledztwo. Tym razem skupiono się na zdobyciu za wszelką cenę dowodów obciążających Rodricka. Policja postanowiła skontaktować się z mieszkającym w Szkocji Stephenem Newallem, bratem bliźniakiem Nicholasa.
Poproszono, aby ten spotkał się z Rodrickiem w pokoju hotelowym, w którym miał być umieszczony podsłuch. Tak też się stało. Mężczyźni umówili się w ustalonym miejscu. Rozmowa pomiędzy nimi trwała bardzo długo, ale Rodrick nie powiedział nic, co mogłoby zostać użyte przeciwko niemu. Dopiero w momencie, kiedy wujek wspomniał, że dzwoniła do niego ciotka i mówiła o ich rozmowie, Rodrick wyjawił, że wie, gdzie znajdują się zwłoki jego rodziców. Było to ryzykowne posunięcie. Nie wziął pod uwagę faktu, że wujek, który był bardzo zżyty ze swoim bratem bliźniakiem, będzie chciał dowiedzieć się prawdy. Rodrick zaufał wujkowi i wyjawił mu swój sekret. Policjanci z Jersey byli przekonani, że mają wystarczające dowody, aby móc aresztować Rodricka. Nie mieli jednak władzy na terenie Szkocji. Podjęto decyzję o śledzeniu podejrzanego, który wracał ze Szkocji do Anglii samochodem. Podążało za nim kilka nieoznakowanych aut policyjnych. W połowie drogi mężczyzna ich zauważył. Znał z wojska techniki unikania pościgu i wyczuł, że jest śledzony. Postanowił więc zastosować technikę, której go nauczono. Rozpędzał się do 240 km na godzinę, po czym nagle zwalniał. Dzięki temu samochody, które go śledziły, od razu były widoczne. W rezultacie mężczyźnie udało się zgubić policję. Następnie pojechał na wybrzeże, a tam wsiadł na prom do Francji. Później wypłynął swoim jachtem. Tym sposobem udało mu się zgubić policję. Jego zniknięcie doprowadziło do międzynarodowego pościgu. Zawiadomiono Interpol. Policja wynajęła firmę, która namierzała prywatne jachty. Po pewnym czasie jego jacht został zauważony na Gibraltarze. Kiedy wypłynął z portu, ścigała go fregata Marynarki Królewskiej. Pościg, który został zarejestrowany przez kamery telewizyjne, trwał 2 dni. Ostatecznie udało się go schwytać 240 km na południe od Gibraltaru. Załoga fregaty nakłoniła Rodricka do wejścia na pokład. Zabrano go na Gibraltar, gdzie został aresztowany. Policjanci z Jersey cieszyli się, że w końcu go schwytali. Śledczy postanowili pokazać dowody sędziemu z Gibraltaru. Niestety pojawił się problem. Sąd nie dopuścił tajnych nagrań. Jedyną nadzieją była ekstradycja Rodricka do Wielkiej Brytanii. Rodrick oczywiście wypierał się wszystkiego i nie zgodził się na ekstradycję. Batalia prawnicza trwała 14 miesięcy. Pomógł mu brat, który sfinansował adwokatów. W pewnym momencie nastąpił przełom. Śledczy namierzyli dziewczynę Rodricka z Brazylii i postanowili ją przesłuchać. Kobieta zeznała, że w jednej z rozmów z mężczyzną ten przyznał się do zamordowania rodziców. Policjanci przedstawili więc nowe dowody w sprawie, a sąd zgodził się na ekstradycję Rodricka. Bracia byli sobie bliscy i razem popełnili zbrodnie. Mark twierdził, że pomógł bratu, gdyż bał się, że Rodrick się zabije. To dowodzi jego lojalności wobec brata. Chciał, żeby żył, nawet jeśli ceną za to miało być pogrzebanie rodziców. Przez lata utrzymywali zbrodnie w tajemnicy. Wspólny sekret jeszcze bardziej ich do siebie zbliżył. Kiedy policjanci powiedzieli Markowi, że jego brat przyznał się do zbrodni, nie mógł w to uwierzyć. Twierdził, że to niemożliwe. Tak długo dotrzymywał tajemnicy, dlaczego nagle miałby powiedzieć, co się stało? Odsłuchanie taśm z przesłuchania Rodricka musiało być okropne dla jego brata. Zdał sobie sprawę, że brat przyznał się do zbrodni po tak długim czasie. Rodrick w zeznaniach obciążył również Marka, pogrążając tym samym swojego brata. W 1994 roku bracia stanęli przed sądem na Jersey. Dziennikarze sfotografowali ich drogę do sądu. Na zdjęciach widoczna była ogromna różnica pomiędzy braćmi. Ukazywały one mężczyzn w zupełnie innym świetle. Rodrick był przystojnym, młodym mężczyzną, bardzo pewnym siebie. Patrzył reporterom prosto w oczy, jakby chciał podkreślić, że jest dumny z tego, co zrobił. Wydawał się zarozumiały. Mark z kolei nosił okulary i nie był aż tak przystojny, jak jego starszy brat. Szedł ze spuszczoną głową, a jego wzrok wbity był w ziemię. Zdecydowanie unikał kontaktu z dziennikarzami. Sprawiał wrażenie zakłopotanego faktem, że idzie do sądu. Przed rozpoczęciem procesu Rodrick pokazał policji, gdzie pogrzebał rodziców. Zgodził się ujawnić to miejsce, prawdopodobnie po to, aby dostać łagodniejszy wyrok. To było przemyślane działanie. Mężczyzna nie okazywał bowiem żadnej skruchy. Mimo że minęło kilka lat, ciała ofiar były dość dobrze zachowane.
Wszystkie obrażenia, których doznali przed śmiercią, były bardzo dobrze widoczne. Dzięki temu, że zostały ciasno owinięte brezentem, nie uległy zniszczeniu. Ubrania były prawie nienaruszone. Ojciec wciąż miał na sobie elegancką marynarkę. Biegli mogli więc zebrać dowody i dokładnie ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło. Roderick upierał się, że zabójstwa były nieplanowanym, spontanicznym atakiem. Wszyscy byli tamtego wieczoru pijani. Ojciec zaczął mu ubliżać, co doprowadziło do eskalacji konfliktu i rozwścieczyło mężczyznę. Miał chwycić pierwszy lepszy przedmiot, który znalazł w pokoju i zabić rodziców. Jego wersja wydarzeń wydawała się jednak mało prawdopodobna. Metoda ataku oraz wcześniejsze przygotowanie świadczyły o tym, że zbrodnia została zaplanowana. Poprzedniego dnia mężczyzna pojechał do sklepu i kupił dwie łopaty, dwie brezentowe plandeki, grube worki na śmieci, kilof i środek do czyszczenia tapicerki. To sugeruje, że nie zaatakował rodziców pod wpływem impulsu, a popełnił zbrodnię z premedytacją. Zabójstwo dało mu poczucie władzy, której tak pożądał. Roderick został więc oskarżony o zabójstwo, a Mark o pomoc w pozbyciu się zwłok. Obydwu braci uznano za winnych zarzucanych im czynów. Roderick został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Jego młodszy brat Mark został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za pomoc w zatuszowaniu zbrodni. Ostatecznie Mark odsiedział tylko 3 lata, a Roderick opuścił więzienie po 13 latach. Wzbudziło to wiele kontrowersji wśród opinii publicznej. Po tym, jak Roderick został skazany za zamordowanie rodziców, stracił prawo do ich majątku. Jego młodszy brat po raz kolejny udowodnił, jak bardzo ceni sobie więź z Roderickiem. Mark postanowił podzielić się majątkiem ze swoim bratem. Roderick zabił zatem rodziców i mimo to skorzystał z ich majątku. Sytuacja ta budzi niesmak i nie mieści się w głowie. Każdy aspekt tej sprawy jest niewiarygodny. W ciągu 7 lat pojawiło się wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Zabito oboje rodziców. To bardzo rzadki przypadek w historii brytyjskiej kryminalistyki. Pomimo, że zbrodnia była tak okrutna, mężczyźni wyszli z więzienia stosunkowo szybko. Nie można powiedzieć zatem, że sprawiedliwości stało się zadość. Pomimo rozgłosu wokół zbrodni, obydwaj bracia zniknęli opinii publicznej i wiodą zwyczajne życie. Jednak ich zbrodnie nie zostaną zapomniane. Mieli nadzieję, że po pewnym czasie uda im się wrócić do życia w społeczeństwie, ale mieszkańcy Jersey wciąż pamiętają o potwornym, podwójnym morderstwie.